Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na środę, doświadczenie zbawienia. Grzesznik jest usprawiedliwiony i jednany z Bogiem na obiektywnej podstawie pojednawczej ofiary Jezusa złożonej za wszystkich. Jednak zabezpieczenie, jakie Bóg przygotował, by usprawiedliwić i pojednać ze sobą ludzkość poprzez śmierć, wymaga wprowadzenia go w doświadczenie wierzącego. Teoretyczna wiedza o usprawiedliwieniu nie jest wystarczająca. Musimy osobiście doświadczyć tego, co ona znaczy. W Dziejach Apostolskich wskazują skruchę jako początek doświadczenia zbawienia przez grzesznika. Jak skrucha, jako odczuwanie żalu, pomaga nam połączyć doświadczenie usprawiedliwienia ze śmiercią Chrystusa. Spójrzmy Dzieje Apostolskie, rozdział 2. I werset 36 do 38. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, któregoście wy ukrzyżowali. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: upamiętajcie się, niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I 3:19. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Zwróć uwagę na poniższy komentarz. Nic tak głęboko nie dotyka duszy, jak zdanie sobie sprawy z przebaczającej miłości Chrystusa. Gdy grzesznicy rozmyślają nad tą niezgłębioną Bożą miłością objawioną na krzyżu, zdobywają najsilniejszą motywację do pokutowania. To dobroć Boża do upamiętania nas prowadzi. List do Rzymian, 2:4. Przeczytaj list Rzymian i Efezjan, jaka jest rola wiary w doświadczeniu usprawiedliwienia. List do Rzymian, 3:3. Trzeci rozdział i wiersz 23-25. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. I list Efezjan, 2 rozdział i werset 8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, to nie jest z nas. Boży to dar. W Biblii czytamy, że wiara bierze się ze słuchania, a słuchanie jest przez Słowo Boże. List do Rzymian 10:17. Zauważyliśmy także, że rozmyślanie o miłości Chrystusa motywuje człowieka do skruchy. Skrucha zatem nie jest jakimś przywilejem dla wybranych. W świetle tych faktów trudno przecenić znaczenie studiowania Słowa Bożego i rozmyślania o nim w doświadczeniu usprawiedliwienia. To dobroć Boża prowadzi do skruchy i usprawiedliwienia. Tak więc, gdy okazuję skruchę z powodu grzechu i doświadczam usprawiedliwienia, chwała należy się nie mnie, lecz Najwyższemu. Tak oto zbawienie jest darem łaski Bożej, gdyż jest udzielane naprawdę z łaski przez wiarę.
W jak namacalny i praktyczny sposób możesz napełnić serce i umysł dobrocią Bożą, zwłaszcza gdy rozmyślasz o tym, co Zbawiciel uczynił dla ciebie i przed czym cię uchronił? Dziękuję bardzo.